Akta seryjni mordercy, wampir z Bytowa. Leszek Jacek Pękalski urodził się 12 lutego 1966 roku w niewielkiej wsi Osieki koło Bytowa w województwie pomorskim. Dawniej wieś dzieliła się na Osieki Królewskie i Osieki Szlacheckie. Pękalski jest nieślubnym dzieckiem robotnicy rolnej Cecylii Pękalskiej, która nadużywała alkoholu oraz mało zajmowała się swoimi dziećmi. Zmarła w 1988 roku. Większość swojego młodego życia Leszek oraz jego siostra bliźniaczka spędzili pod opieką babki, a następnie wuja. Z domu pełnego przemocy fizycznej, szykan i obelg Leszek trafił do domu dziecka, potem do ośrodka opieki społecznej. Odepchnięty przez najbliższą rodzinę swoją życiową niezaradnością i biedą oraz osamotnieniem wywoływał litość. Szybko zaczął to wykorzystywać. Leszek nie mógł odnaleźć się w społeczeństwie. Był odrzucany ze względu na swoją odmienność. Lekarze stwierdzili u niego lekkie upośledzenie. Miał obsesję na punkcie małżeństwa. Za wszelką cenę próbował znaleźć sobie żonę, jak łatwo się domyśleć, z kiepskim skutkiem. Powodem tego być może był fakt, że Leszek był zaniedbany. Ponadto nie zwracał większej uwagi na swój ubiór oraz higienę osobistą. Na ulicy zachowywał się dość dziwnie. Podchodził i zaczepiał kobiety, proponując im ślub. W kobiecie mi się podobają te rajstopy, takie seksowne, mają takie błyszczące. Co to masz? Takie seksowne, takie ubrania seksowne, mają te... narządy mi się podobają, kobiety płciowe, brudne, to znaczy... Tylko ja takich dużych piersi nie lubię, takie średnie, takie małe robię, średnie. Nie ja sobie takie jak to widzę, takie duże piersi, o ta na przykład ma duże. O, już takie są za duże dla mnie. Leszek lubił podróżować pociągiem. Często znikał na kilka dni. Po powrocie nie potrafił albo nie chciał powiedzieć, co robił i gdzie był. Noce często spędzał w lesie. O Leszku zrobiło się głośno w latach 90., kiedy to media zaczęły nazywać go wampirem z Bytowa lub hurtownikiem zbrodni. W 1991 roku 17-letnia Sylwia R., pochodząca z Darskowa, odbywała praktykę w jednym ze sklepów spożywczych w Kołczygłowach i właśnie tam poznała wtedy 26-letniego Leszka. Matka Sylwii opowiadała, że jej córce zrobiło się żal Pękalskiego. Dziewczyna go dokarmiała i odkładała dla niego jedzenie. Wspominała również, że ten mieszka w pobliskim lesie. Następnego dnia Sylwia nie wróciła do domu po pracy. Nikt nie miał pojęcia, co się z nią stało. Ojciec dziewczyny zgłosił zaginięcie na pobliskiej komendzie. Jednak trzeba było odczekać 24 godziny. Dopiero po tym czasie uznano by ją za zaginioną i rozpoczęto poszukiwania. Jednak 26 czerwca 1991 roku do komendy w Bytowie dotarło zgłoszenie o odnalezieniu zwłok 17-letniej Sylwii R. Leszek zamordował Sylwię, gdy ta wracała z pracy do domu przez las. Jednak prowadzone wówczas śledztwo nie przyniosło rezultatów. Po roku je umorzono, a po kolejnym okazało się, że tydzień po zabójstwie Sylwii doszło do brutalnego gwałtu na 40-letniej kobiecie. Bernadetta B. przeżyła i mimo, że sprawca był zamaskowany, rozpoznała go po specyficznym chodzie i głosie i była w stanie wskazać, że zaatakował ją młody chłopak z sąsiedniej wsi. Okazał się nim nie kto inny jak Leszek Pękalski. Za napad i gwałt został skazany na 2 lata w zawieszeniu. Sąd uznał, że mężczyzna miał ograniczoną poczytalność. Pękalski wolnością jednak nie cieszył się zbyt długo, bo miesiąc po wyroku z listopada 1992 roku został zatrzymany pod zarzutem morderstwa Sylwii R. Przyznał się, twierdząc, że zabił z pożądania. Gdyby nie fakt, że sekretarka z prokuratury rejonowej w Bytowie skojarzyła sobie gwałt na osobie Bernadety B. oraz zabójstwo Sylwii R., to mogłoby być tak, że nigdy nie doszłoby do wykrycia, że zabójcą jest Leszek Pękalski. Twierdził w dokumencie Wampir z Bytowa, historia niedokończona, prokurator Mieczysław Buksa. Pękalski opowiadał w czasie śledztwa, że podszedł do dziewczyny i poprosił o jedzenie. Następnie w swoim stylu zapytał Sylwię, czy ta zechciałaby zostać jego żoną. Jak nie trudno zgadnąć, dziewczyna wpadła w panikę i próbowała uciekać. Pękalski zdenerwował się faktem, że kolejna kobieta odrzuca jego propozycję i rzucił się na dziewczynę.
Zaczął ją dusić, po czym uderzył ją w głowę drewnianym kosturem. Gdy ta już nie żyła, zgwałcił ją. Jakby zgodziła się na ślub, nie byłoby zabójstwa, powiedział Pękalski w rozmowie z Edwardem Miszczakiem. Dodał, mam poczucie, że źle zrobiłem. Tym razem bym nie zabił, bo wiem, że dostałbym wyrok. Wydaje mi się, że nie można mnie nazwać potworem. Po tym, co zrobiłem, jestem człowiekiem, jak wszyscy inni przestępcy. Pękalski podczas wizji lokalnej ze szczegółami opowiadał, jak zabił i gdzie ukrył zwłoki. Mam pytanie do podejrzanego, jeszcze raz. Czy podejrzany Leszek Pękalski wyraża zgodę na przeprowadzanie takich czynności w dniu dzisiejszym, jak też na filmowanie? Proszę bardzo, pełne zdanie odpowiedzieć, proszę. Zgadzam się na przeprowadzenie czynności, czy tak zwanej wizji lokalnej. I filmowanie na aparat fotograficzny kamery wideo. Dziękuję. I proszę teraz wskazać tym trzymanym przez pana rulonem. No tak jak panu uderzył. Biłem. Ale najpierw raz jak panu uderzył, w którym miejscu? Pierwszy raz. Tu z tyłu uderzyłem. Z tyłu w kark, tak. Czy w głowę? Tu uderzyłem, no. A potem? Potem tu uderzyłem. Tak? Tu. Pan pokazuje, że to kilkakrotnie. Tak. Czy miało to miejsce kilkakrotnie? No z kilka uderzeń, gdzieś z 4-5 uderzeń mocnych. 4-5 uderzeń. Tak. I co się stało po tych uderzeniach? I ona się przewróciła wtedy. A proszę pokazać, w jaki sposób się przewróciła. Się przewróciła. I związał podejrzany tą chustkę, tak? Czyli zacisnął. Tak. Zacisnął. Tak. Dobrze. Czy pan zacisnął i zawiązał na sypeł, czy tylko pan ścisnął i potem puścił? Ścisnąłem raczej i puściłem na końcu. Ścisnął pan, tak? Nie pamięta pan dokładnie? Może tak dokładnie nie pamiętam, jak to było, ale ściskałem. Ale na pewno pan zacisnął, tak? Tak. Ściskał pan ją, przez jakąś chwilę zaciskał, tak? Tak. Na tej szyi. Tak. Tak pan ją chwycił? Tak. Tylko, że to pachy. No to niech pan pokaże pod te pachy, tak? Aha, ma pan... Niech pan wie się rozdejmijcie, przecież nie ucieknie nam, tylu nas tutaj jest, nie? No dokładnie pokażę. Gdzie to? Nie wiem dokładnie, gdzie z nią szukać. Czy plecy, bo pan tak ją trzyma w powietrzu. O choroba. Pan ją w powietrzu trzyma. Czy były takie momenty, że pan, że plecy były oparte podłoże, o ziemię? Tak, było oparte. No to niech pan tak robi, jak było, no. O, ten sposób, tak? To się ocierały, tak? Tak. Tutaj jakieś drzewo, niech pan się zatrzyma. Wszystko niech pan tak. Niech pan... Tak, tam, może tak? Jeszcze raz. Podejrzany położył tą spódnicę z boku tutaj, przy tym krzewie, tak? Następnie podejrzany majtki zdejmował. Majtki też. Proszę zdjąć w takim razie majtki. O, ty majtki też tu wszystko zdejmą. Momencik, czyli tak, może na chwileczkę. Podejrzany zdjął majtki, a wspomniał przed chwilą, że rajstop raczej nie zdejmował, tak? Rajstop nie zdejmował. Czyli rajstopy pozostały na nogach? Tak. Czyli częściowo tak ściągnięte, tak? Do kolan, tak? Do połowy. Do połowy, tak? Tak. Dobrze. Co było dalej? Panie Pękalski, w tej chwili pan wskazał tutaj ten krzak, tak, jako prawdopodobny, tak, że tutaj pan zostawił. Tak. Ale wcześniej pokazywał pan, że to było mniej więcej na wysokości linii znalezienia ciała i tam zostały te rzeczy znalezione, więc jak pogodzić teraz te dwa fakty, co? No faktycznie te rzeczy znalezione tam, a dzisiaj pan, i też tam pan wskazywał to miejsce, a dzisiaj pan tutaj w końcowej fazie wskazuje nam te miejsce, dlaczego pan to? Czy pan się pomylił, czy? Tak nie pamiętam, może się pomyliłem. Czy to w tym miejscu, bo czytałem kawałek dalej, ale pod świerkami. Jest pan pewien, że pod świerkami pan zostawił, tak, ale tak. Czy w tym miejscu to pan dokładnie teraz? Nie orientuję się. Nie orientuję się. Śledczy badający przeszłość Pękalskiego odkryli, że ten regularnie wyjeżdżał. Zapytany o to Leszek z niczym się nie krył. Opowiadał o podróżach oraz zabójstwach, jakich miał się dopuszczać w czasie ich odbywania.
I tak w Toruniu miał uderzyć i udusić kobietę, która źle przyjęła zaloty. Potem miał zabić dwie kolejne. Wśród jego ofiar prawdopodobnie są także policjant ze Słupska, 11-latka, staruszka oraz 6-miesięczne dziecko. Do zabójstwa funkcjonariusza i niemowlaka Pękalski nigdy się nie przyznał. Jednak uprowadzenie wózka z dzieckiem sprzed sklepu w Białymstoku widziała jedna z miejscowych lekarek. Potem nagą dziewczynkę odnaleziono zostawioną na mrozie. Jaka jest prawdziwa liczba ofiar wampira z Bytowa? Podczas 3-letniego śledztwa nie wyjaśniono morderstw na tle seksualnym, których dokonano na terenie całego kraju. Leszek, pytany o te zbrodnie bez zahamowań, powiedział, że to on zabił i opowiadał o nich ze szczegółami. Relacje te pokrywały się ze wcześniejszymi ustaleniami policjantów, prokuratorów i biegłych. Najstarszą zbrodnią objętą śledztwem było zabójstwo Ewy P. w 1982 roku. Pękalski w czasie pobytu w areszcie prowadził pamiętnik, w którym przyznał się do morderstw oraz precyzyjnie opisał w nim ponad 60 z nich. Nie, ja mówię, że nie chcę mi się to absolutnie wierzyć. Absolutnie. To nie sztuka jest. Jak on tyle morderstw popełnił 60 chyba z czymś, bo z początku to jak to była ta sprawa się zaczęła, to było ponad 70. Ja to w telewizji pokazywali, te wizje lokalne, to mówili, że ponad 70, potem spadło na 60. No to jest, no 60 osób zamordować i zgwałcić, to ileż on musiałby co najmniej w miesiącu dwoje. Musiałby. A żeby to tak nie wyszło na jaw, no, to nie sztuka, to nie jest sztuka, to tam... Żeby kogoś zabić, no. Samo sumienie przecież, no. Jak był, to był. Z tym swoim nie był, nie? Posiedzony, nie? Umysłowy, ale to i tak jednak sumienie musi być, nie? Z przerażających opisów mężczyzny wynika, że mordować i gwałcić miał przypadkowo napotkane osoby. Jego ofiarami miały być dzieci i kobiety, a nawet mężczyźni. Jak tłumaczył, zabijał, bo nie radził sobie z dużym popędem seksualnym. Na mapie jego domniemanych zbrodni znalazły się wsie, miasta i miasteczka, od morza aż po góry. Jednak kiedy sprawa Pękalskiego stała się głośna, pojawiły się wątpliwości. Okazało się, że część morderstw, o których opowiadał, w ogóle się nie wydarzyła. W przypadku innych nie mógł być ich sprawcą. Pękalski stanął przed sądem w wieku 30 lat. Odczytywanie aktu oskarżenia trwało 5 godzin, który zawierał opis 17 morderstw oraz 2 gwałtów. Podczas procesu Pękalski wycofał się z większości zeznań, mówiąc, że do ich składania był zmuszany przez policję. Za składanie fałszywych zeznań funkcjonariusze mieli mu obiecywać lepsze traktowanie oraz paczki z żywnością i alkohol. Biegli psychiatrzy po kilkumiesięcznej obserwacji stwierdzili u niego upośledzenie umysłowe oraz zaburzenia seksualne. Ostatecznie został oskarżony o 17 morderstw, co do których prokuratura uważała, że są niezbite dowody. Sąd jednak nie dał wiary i skazał go tylko za morderstwo 17-latki. W grudniu 1996 roku Leszek Pękalski za zabójstwo Sylwii R. został skazany na 25 lat więzienia. Wyrok wywołał wiele kontrowersji. Nawet sędzia nie potrafił go jednoznacznie uzasadnić. Pojawiła się też hipoteza, że policja chciała przy okazji śledztwa w sprawie Pękalskiego zamknąć niewyjaśnione sprawy. Tak czy inaczej, Pękalski na wolność miał wyjść 11 grudnia 2019 roku po odbyciu kary 25 lat więzienia za zabójstwo i 2 lat za gwałt. Później okazało się, że może wyjść wcześniej, już 11 grudnia 2017 roku, gdyż dyrektor zakładu karnego w Starogardzie Gdańskim dopatrzył się w aktach, że zabójca, zanim odbył karę za zabójstwo 17-latki z Darskowa, odsiedział już 2 lata za gwałt. Na wolność Leszek nie wyszedł. Decyzją sądu trafił do zamkniętego ośrodka psychiatrii sądowej w Gostyninie. Lekarze uważają, że wciąż wymaga leczenia, nadal jest niebezpieczny i wymaga izolacji. Leszek odbywał już tam miesięczną obserwację. Ma kłopoty z kontrolowaniem swojego zachowania. Generalnie rzecz biorąc, taka osoba impulsywna może przejawiać agresję, mówi Ryszard Wardeński, biegły psychiatra.
Co pół roku Pękalski będzie badany przez psychiatrów. Od ich opinii będą zależały dalsze decyzje sądu, który może go zatrzymać w Gostyninie na dłużej lub wypuścić na wolność. Jeśli kiedyś Pękalski opuści mury ośrodka, najprawdopodobniej wróci do swoich rodzinnych osiek, ponieważ wciąż żyje tu brat jego matki, u którego mieszkał 2 lata przed aresztowaniem. Niech nie wraca. On jak wróci, to się może później odgryźć, jak to się mówi. Może się na kimś zemścić, komentuje brat matki Pękalskiego. Prokurator na pytanie, czy po wyjściu na wolność Pękalski może znowu zabić, odpowiada, że na pewno to zrobi. Leszek do tej pory nie pogodził się z wyrokiem sądu. Wierzy, że kiedyś wyjdzie na wolność i zniknie w tłumie. Jeśli podobał Ci się materiał, daj suba i zostaw kciuka w górę. Do usłyszenia w następnym odcinku.